nieco zapomnianym miejscem w pobliżu Białogardu są torfowiska od wieków służące mieszkańcom naszego miasta i okolicznych wsi. Białogardzkie torfowisko znajdowało się w trójkącie Białogard, Dargikowo, Pomianowo. Powstało na skutek lądowacenia środowiska wodnego istniejącego wcześniej w tym miejscu od końca epoki lodowcowej. Torf to skała osadowa powstała z akumulacji obumarłych szczątków roślinnych na terenach podmokłych o słabym natlenieniu. W ciągu roku powstaje średnio zaledwie milimetrowa warstwa. Torf zalicza się do najmłodszych węgli kopalnych zawierający mniej niż 60% węgla. Od wieków był używany jako opał i służył do ogrzewania domostw. Jego wydobycie polega na wycinaniu kawałków gruntu i suszeniu na słońcu. Tak przygotowany opał można palić w piecu. Torfowiska mogą być także prawdziwą kopalnią wiedzy dla archeologów. W roku 1880 przy wydobywaniu torfu wykopano ludzką czaszkę, groto szczepu, szklane paciorki i ozdoby bursztynowe. Niestety znalezisko zaginęło. Białogardzkie torfowisko osuszono w ramach prac melioracyjnych prowadzonych od połowy XIX wieku. Współcześnie torf jest wykorzystywany w rolnictwie i ogrodnictwie, gdzie dzięki swojemu kwaśnemu odczynowi służy do produkcji nawozów oraz ziemi ogrodniczej.